Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami i teraz, i na wieki wieków. Amen. Kochani, witam Was w czwartkowy poranek 14 grudnia słowami wyjętymi z Psalmu 97, werset 11, które zapisane są i wyznaczone nam do dzisiejszego rozważania przez przewodnik z Biblią na co dzień. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Staram się uśmiechać, bo trudno mówić o radości i o światłości ze smutną miną. Choć wokoło, nie wiem jak u Was, ale w Krakowie jest dosyć ponuro, zimowo, smętnie, smutno. A gdy do tego wszystkiego doda się jeszcze informacje, które płyną z całego świata o bólu, konfliktach, cierpieniu, wojnach, to naprawdę trudno czasem w sobie znaleźć radość, jakąś światłość. Raczej więcej wokoło ciemności i smutku. Ale dziś mniej więcej w połowie czasu Adwentu otrzymujemy zachętę, a może zapewnienie o tym, że mamy być objęci i że jesteśmy objęci przez Boga światłością i radością. Z biblijnego przesłania płynie dzisiaj do nas wezwanie o światłości i o radości. Kiedy byłeś ostatni raz tak prawdziwie radosny? Co się wtedy stało? Z czym związana była Twoja radość? Kiedy odczuwaliście, że promieniujecie dla świata, dla siebie, dla innych, dla Boga? Co było źródłem tej światłości? Kochani, zastanówmy się dzisiaj nad tym, co jest źródłem światłości w naszym życiu, co jest źródłem radości w naszym życiu. Tej prawdziwej, takiej głębokiej, autentycznej radości. Psalmista zapewnia nas dzisiaj, że kto szuka sprawiedliwości, kto w swoim życiu pragnie tej sprawiedliwości, ten odnajdzie światłość. Psalmista zapewnia nas, że kto jest prawego serca, a więc ten, kto ma w sercu pokój, miłość, wiarę, dobro, uczciwość, transparentność i wiele, wiele, wiele innych cech, ten znajdzie w życiu radość. Zatem szukajmy sprawiedliwości, szukajmy prawości, miłości, pokoju w naszym życiu, a znajdziemy światłość i znajdziemy radość. Może ukryte w niepozornych wydarzeniach, może schowane w sercach innych ludzi. Moi drodzy, mam dzisiaj dla Was zadanie, mam dla nas wszystkich zadanie, bo sam też zamierzam je wypełnić. Spróbujcie dzisiaj poszukać światłości i sprawiedliwości. Spróbujcie poszukać radości i pokoju, miłości, wszystkiego tego, co związane z prawym sercem. Zastanówcie się, co jest źródłem prawdziwej światłości w waszym życiu i co daje wam autentyczną radość. Wspólnota, Bóg, najbliższe osoby, nasze pasje, to, co możemy na co dzień robić, to wszystko są dary Boże. Uświęcajcie Adwent w sercach swoich, śpiewamy w pieśni. Niech uświęceniem tego Adwentu będzie radość i światłość.
Idźcie z Bogiem w światłości i w radości. Amen.